Nigdy nie myślałam o tym, że będę sprzedawcą, nigdy nie chciałam zostać sprzedawcą. Na temat sprzedawców i sprzedaży istnieje tak dużo negatywnych opinii, negatywnych przekonań, że nie chciałam być sprzedawcą. W momencie, w którym zrozumiałam, że sprzedaż to nie jest wciskanie, namawianie, manipulowanie ludźmi, zrozumiałam, że sprzedaż to jest pomaganie ludziom, to jest kochanie ich, że sprzedaż to jest miłość, że sprzedaż to jest dzielenie się tym, co kochasz. Tym, co u Ciebie działa, tym, co chcesz polecić i uszczęśliwić tym cały świat. Sprzedaż jest to pomaganie ludziom w pokonywaniu ich oporu. Bardzo często przecież zdarza się, że chcemy sobie coś kupić, ale mamy różne lęki z tym związane. Czy to na pewno dobry wybór? Co będzie, jeśli koleżanki się dowiedzą, że sobie to kupiłam? Czy poprą moją decyzję? Czy to na pewno będzie skuteczne? Czy to jest warte tych pieniędzy? Czy się nie ośmieszę? czy nie dam się zmanipulować, czy nie dam się oszukać. To są przeróżne lęki, które nam towarzyszą przed decyzjami zakupowymi temat rzeczy, usług, przedmiotów, różnych obszarów naszego życia, o których marzymy. Sprzedaż to dla mnie pomaganie ludziom w przechodzeniu przez ich lęk. To nie namawianie na produkt, którego ta kobieta nie potrzebuje, nie chce, nie marzy o nim. To pomaganie jej w przejściu przez jej lęk, który wynika... Niepewności. A nic co ludzkie nie jest mi obce. Sama doświadczam niepewności w przeróżnych obszarach. Sama jestem klientką innych sprzedawców. Potrafię się postawić w roli klienta, i to dla mnie jest sprzedaż na wartościach. Dlatego wydrukowałam sobie taką koszulkę i noszę ją z dumą. I bardzo często możesz zobaczyć mnie w różnych materiałach w internecie czy na spotkaniach kosmetycznych, właśnie w tej koszulce, ponieważ tym zdaniem. Chcę zmieniać swoje przekonania na temat sprzedaży, ale także, jeśli ty tego potrzebujesz, twoje przekonania na temat sprzedaży. Dzisiaj, dla mnie, bycie sprzedawcą to jest powód do dumy, bycie sprzedawcą z sercem. Sama praktykuję sprzedaż na wartościach, używam nawet takiego hasztagu. Również uczę tego mój zespół, dziewczyny, które dołączają do mojego zespołu i robią, zaczynają robić to, co ja. Uczę ich tego, że sprzedaż to nie jest wciskanie, namawianie, manipulowanie ludźmi. Sprzedaż to jest dzielenie się miłością, to jest pomaganie drugiemu człowiekowi, to jest dawanie ludziom tego, o czym oni marzą, czego potrzebują, ale boją się podjąć decyzję na tak. To jest dla mnie sprzedaż na wartościach, dlatego jestem sprzedawcą z sercem. Jeżeli czujesz, że mamy podobne wartości, że to, co tutaj wybrzmiało, jest Ci bliskie, to zapraszam Ciebie. Odezwij się do mnie, napisz do mnie, dołącz do mojego zespołu. Róbmy to razem: zmieniajmy świat, zmieniajmy oblicze sprzedaży, uszczęśliwiajmy nie tylko siebie, ale i innych.